Graffiti, Grzegorz Kępka, witam bardzo serdecznie. I w studiu witam Ryszarda Petru, ekonomistę, byłego lidera Nowoczesnej, kandydata do Sejmu trzeciej drogi w Warszawie z ostatniego miejsca. Dzień dobry, tak, zgadza się. I równocześnie senny koszmar Sławomira Mentzena. Dzień dobry. Tak został pan przedstawiony przez Szymona Hołownię. Uważam, że jest wielkim wyzwaniem ryzyko tego, że Konfederacja może stworzyć z PiS-em rząd. Grozi nam wtedy czarno-brunatna koalicja i tą Konfederację trzeba zatrzymać, ale między innymi dlatego też, że mają fałszywy program gospodarczy, nabierają bardzo wielu młodych ludzi, a jak w konfrontacji widać z panem Mentzenem, albo to jest żart, albo to jest niepoliczone, albo to nie o to chodziło. Wiele elementów tego programu jest po prostu nieprawdziwych i Konfederacja dobrze o tym wie, natomiast dla niej ważne jest to, żeby zdobyć wynik wyborczy. I ja sądzę, że im chodzi tak naprawdę o koalicję z PiS-em, szczególnie części Konfederacji, i im bardziej zaprzeczają, tym bardziej obawiam się, że jest tym coś na rzeczy, że naprawdę chcą. Do tych kolorów jeszcze wrócę i także do Konfederacji, ale najpierw chciałbym wyjaśnić sprawę z pana akcesu do trzeciej drogi, bo on formalnie jest członkiem ugrupowania Szymona Hołowni Polski 2050. Dzisiaj jest szansa, że formalnie będę. Aha. Jak to było? To znaczy Szymon Hołownia pana zadzwonił? To była taki akces last minute, czy też ta sprawa kluła się długo? Nie będę zdradzał kuchni politycznej. Wydaje mi się, że teraz trzeba skupić się na tym, co przed nami. Mamy niecałe 6 tygodni kampanii wyborczej. Ja wiem, że to tajnego? Nie, ale wydaje mi się, że to nie jest ważne, kto gdzie, z kim się spotkał, do kogo zadzwonił. Kluczem jest to, co mamy przed sobą. Polaków bardziej tak naprawdę interesuje, jak rozwiązać nasze problemy. Bardzo wysoką inflację, przypomnę, jest powyżej 10%, a w takiej Hiszpanii jest 2,4%. Jako przykład, olbrzymi deficyt budżetowy, prawda, recesja w gospodarce i 5 tygodni, 6 tygodni. A, jeszcze druga rzecz, że PiS jeszcze próbuje zmienić narrację i przerzucić to wszystko na pytania referendalne, które nie dotyczą głównych problemów Polaków, ochrona zdrowia, inflacja, recesja. A pan, zapytam, hasło wyborcze pan już się nauczył? Wie pan, jakie jest hasło wyborcze trzeciej drogi? Najważniejsze jest to, że mamy iść do przodu, że bez kłótni. I mi się to podoba w tym sensie, że naprawdę Polacy już nie chcą... Ale hasło jakie brzmi? Jak jest? Dość kłótni, do przodu. Właśnie. Bardzo dobrze. I teraz pytanie o tego Sławomira Mentzena, bo pan już powiedział, że chce pan debaty ze Sławomirem Mentzenem. Kolejnej. Powtarzam to w Polsat News, tak. Zapraszam pana Mentzena na debatę, a chcę zwrócić uwagę, że raz się już zgodził i raz taka debata miała miejsce. Ale już się chyba nie zgodzi, bo Przemysław Wipler mówi, to klasyczna sytuacja, w której konia kują, a żaba nogę podstawia. To pan w roli żaby tu występuje. Jeszcze raz podkreślam, pan Mentzen jakoś na debatę 2 miesiące temu się zgodził. Przypomnę, nie byłem wtedy kandydatem na posła i wtedy jakoś nie było problemu godzinę debatować. Teraz po prostu Konfederacja boi się konfrontacji merytorycznej w kwestii programu gospodarczego, bo ja pana Sławomira zapraszam na kolejną debatę gospodarczą. Nie będziemy rozmawiać o innych tematach. Uważam, że jeżeli chce... Obstachnie. Rozumiem, że się w końcu wycofali, aczkolwiek nie, pan nie kojarzy oficjalnego stanowiska Konfederacji w tej sprawie, oprócz tego, że zrobili całą masę zdjęć z psami. Pomimo tego, że nawet pan Sośnierz mówił wprost, i tutaj u państwa też w programie, że nie widzi problemu z spożywaniem tego typu pokarmu. Natomiast co do zasady, jeżeli dana partia unika konfrontacji i nie chce rozmawiać o programie z przeciwnikiem politycznym, to znaczy, że ma coś do ukrycia. I pytanie jest takie, panie Sławomirze Mentzenie, co pan ma do ukrycia, że boi się pan debatować? Słyszałem taką odpowiedź, że pan, ponieważ jest na ostatnim miejscu, to powinien pan zdebatować z ostatnim kandydatem z listy Konfederacji w Warszawie. Wydaje mi się, że debata powinna dotyczyć kwestii fundamentalnych i debata powinna być między tymi, których wyborcy oczekują, że będą debatować. Jeżeli politycy będą ustawiać, z kim chcą debatować, a wyborcy będą czegoś innego oczekiwali, to mam nadzieję, że tacy politycy nie otrzymają dużej ilości głosów. Dobrze, teraz... To ludzie mają decydować, jakiej debaty chcą. Kolory mógłby pan rozwinąć myśl, że grozi nam czarno-brunatna koalicja PiS-u z Konfederacją? Czarny to PiS, brunatna to Konfederacja. A dlaczego czarny? No bo mają tego typu czarne pomysły w różnych obszarach, chociażby na przykład w skrajnym zakazie wykonywania aborcji. Uważam, to jest po prostu, to jest jakby czarne podejście do... A jeżeli chodzi o brunatny kolor, to dobrze wiemy, o co chodzi.
to są wszystkie wypowiedzi antysemickie, które kryją się pod tym płaszczykiem pseudoliberalizmu oferowanego przez pana Mentzena, antyukraińskie, antyUnii Europejskiej. To wszystko jest burnaczne. Kojarzy się z faszyzmem, czy powie pan, że to jest partia nawiązująca do idei neofaszystowskich? Wie pan co, wystarczy, jak sformułuje, podtrzyma sformułowanie brunatne i wystarczy. Każdy może to interpretować tak, jak chce. Niemniej jednak te spotkania z piwem, ten ukryty antysemityzm, ukrywany w momencie, nie ukryty, ukrywany, to bardzo takie działanie antyeuropejskie. Przecież no, tu w Polsacie pan Sośnierz, u pani Agnieszki Gozdyry, pamiętam, mieliśmy debatę, w której pan Sośnierz, czyli kandydat Konfederacji, powiedział wprost, że on by chciał referendum za wyjściem Polski z Unii Europejskiej i głosowałby za tego typu decyzją. I w związku z tym to wszystko raczej, wszystko razem, no tak pachnie brunatno. 16 sierpnia zamieścił pan oświadczenie, ono jest i pisane, i mówione, w którym pierwsze dwa zdania brzmią: sondaże opozycji stoją, do wygranej potrzebna jest nowa strategia i nowe otwarcie. Czy opozycja ma złą strategię i co to znaczy nowe otwarcie? Chciałbym być elementem tego nowego otwarcia. Uważam, że trzecia droga pokazała, że stawia na gospodarkę. Chcielibyśmy się zajmować gospodarką w przyszłym rządzie. Ważne jest to, żeby trzecia droga była na podium, czyli miała numer 3, jeżeli chodzi o wynik wyborczy. Wtedy nie będzie rządów PiS-u z Konfederacją, jeżeli Konfederacja będzie trzecia. Tak, ale nie odpowiada pan. Jeżeli ktoś pisze takie zdanie, że potrzebna jest nowa strategia, to znaczy, że nie ma dobrej strategii obecnie, tak? Dotychczas w sondażach, jeszcze tydzień, dwa tygodnie temu, opozycja przegrywała. Trzeba coś zmienić. Uważam, że trzeba jednoznacznie pokazać, że można odebrać elektorat Konfederacji, że można mieć dobrze zorganizowane państwo za te same pieniądze, że mogą być niskie, proste podatki, które idą na dobre jakości usługi publicznej, że zamiast, i to, co mi się podobało w trzeciej drodze, bo najbliżej jest mi programowo, głosowali przeciwko podwyżce z 500+ na 800+, dlatego że w Polsce dużo pieniędzy jest marnowanych, a nie ma podstawowych inwestycji w edukację. Dzisiaj jest pierwszy dzień szkoły. Przecież my na edukację w Polsce wydajemy tyle samo, jeżeli chodzi o subwencję oświatową, co idzie na 800+. To jest chora sytuacja. 60 miliardów idzie na subwencję oświatową i 60 miliardów idzie na 800+. Pytanie, panie redaktorze, czy to są właściwe proporcje? Czy nie należałoby jednak wprowadzić kryterium dochodowego i znacznie więcej pieniędzy przekazać na dofinansowanie szkoły, na wyższe pensje nauczycieli i podobnie na skrócenie kolejek w ochronie zdrowia? Polska jest źle zorganizowana, można ją lepiej zorganizować, ale kluczowa odpowiedź jest w gospodarce, którą PiS zawalił, bo mamy wysoką inflację, recesję i chaos na kolei jeszcze do tego. A pan słyszał taki postulat w trzeciej drodze, żeby wprowadzić kryterium dochodowe, jeśli chodzi o 800+, bo ja nie słyszałem tego. Raczej tu jest rozdźwięk, to znaczy Polskie Stronnictwo Ludowe mówi o 800+ dla pracujących, a Szymon Hołownia po prostu jest przeciwny podnoszeniu tej... No dobrze, ale to jest samo podejście, czyli jesteśmy przeciwko... No ale różnica, ale diabeł tkwi w szczegółach. Szczegóły oczywiście są do umówienia. Jestem, jak najbardziej popieram pomysł, który mówi, że wyłącznie dla pracujących. Chodzi o kierunek. Nie może być tyle pieniędzy wydawanych. Ja uważam, że najlepszą formułą jest ograniczenie nie tego tylko dla osób niezamożnych, ale tutaj... Kryterium dochodowe, 2500. To jest moja propozycja. Ale oczywiście tutaj na pewno możemy wypracować wspólne podejście. Ważne jest to, żeby znaczna część tych pieniędzy, które idzie dzisiaj na 800+, trafiła tam, gdzie one są naprawdę potrzebne. Edukacja, ochrona zdrowia, wysoka jakość usług publicznych. A pana zdaniem to nie jest różnica nie do przezwyciężenia, jeżeli Polskie Stronnictwo Ludowe łączy to z kwestią pracy, a pan mówi o kryterium dochodowym. Nie, dlatego że ja też kiedyś też proponowałem, żeby to było wyłącznie dla pracujących. Trzeba wypracować wspólnie formułę, która jakby będzie najbardziej budżetowo sensowna, będzie akceptowana przez społeczeństwo i tak dalej. Natomiast uważam, że tu nie ma sprzeczności. To jest kwestia różnego podejścia technicznego do spraw. Mam nadzieję, że uda mi się koleżanki i kolegów przekonać do mojej propozycji. Być może nie jestem w stanie tutaj szukać rozsądnych kompromisów. 800+, w takiej formule, jakiej będzie od stycznia, no przypuszczamy, że będzie, zostało przegłosowane. Co jest złego w tym pomyśle? Jeszcze raz, bo dostają to wszyscy bez względu na to, czy są zamożni, czy nie. I dla osób bogatych albo średnio zamożnych jest to pieniądz nie tak potrzebny, jak dla tych naprawdę biednych.
I kwestia jest taka, że te pieniądze można wydać znacznie lepiej w miejscach, gdzie Polacy naprawdę tego potrzebują. A jak pan oceni pomysł Donalda Tuska, który mówił, żeby od czerwca już było 800+ dla wszystkich? Nie ma wroga na opozycji, mamy różne podejście, dlatego uważam, że... Ale ma pan problem ze skrytykowaniem Donalda Tuska? No bo to jest... Ja mogę powiedzieć, że mam inne zdanie w tej sprawie i dlatego trzecia droga powinna zajmować się gospodarką, bo mamy... Większość partii jakby nie wyhamowało tego wyścigu populistycznego, kto da więcej. I musi być ktoś, kto powie hola, bądźmy rozsądni. Nie obiecuj... Trzymaj konie. Nie obiecujmy po prostu Polakom czegoś, co jest nierealne. I ktoś się musi zająć gospodarką, ktoś musi powiedzieć, jakie są ograniczenia. Bo jednak, jeżeli wzbudzimy w Polakach takie oczekiwanie, że będzie co chwilę coraz więcej, to Polacy będą mieli wrażenie, dobra, to jaka jest różnica między partiami politycznymi, jeżeli wszyscy mówią to samo? Pieniądze w Polsce muszą być wydawane rozsądnie, każdy z nas oczekuje wysokiej jakości usług publicznych, a dzisiaj Polska marnuje olbrzymi potencjał, zarówno jeżeli chodzi o kwestie wewnątrzgospodarcze, czyli, ale kwestia na przykład KPO. To jest po prostu totalne marnotrawstwo, że pieniędzy tych nie otrzymujemy. Jeszcze chcę o jedną rzecz zapytać, bo Donald Tusk też mówi o 60 tysiącach kwoty wolnej od podatku. Pan by się podpisał pod tym pomysłem? Czy to jest... To trzeba do tego całość, jak generalnie jestem zwolennikiem obniżenia podatków i to jest forma obniżenia podatków, no ale nie można robić wszystkiego, nie można podwyższać 800+, jeszcze wprowadzać tak wysokiej kwoty wolnej, no bo przypomnę, deficyt na rok przyszły 160 miliardów złotych. Wierzę w to, że opozycja może wygrać jako całość. Dobrze. Trzecia droga musi być odpowiedzialna za gospodarkę. Nie ma możliwości, żeby w tej formule dalej Polska się szybko rozwijała i ludzie dużo zarabiali. Trzeba istotnie skorygować parametry budżetowe, jeszcze raz podkreślam, postawić na wysoką jakość usług publicznych i lepiej Polskę zorganizować za te same, co dzisiaj, pieniądze. To teraz na chwilę przeskoczymy na drugą stronę barykady. Dzisiaj ofensywa programowa Prawa i Sprawiedliwości się zaczyna. Pierwszy element, już wiemy, program Przyjazne Osiedle, modernizacja, rewitalizacja tysięcy bloków wielkiej płyty. 8 milionów Polaków żyje w takich blokach. To jest genialny pomysł, czy ma pan inne zdanie? Po pierwsze, jeżeli to miałoby być z KPO, to świetnie. Ale zdaje się, że nie ma tych moment, pieniędzy. To jest dokładnie kierunkowo idea KPO, właśnie ocieplanie budynków. Jeżeli premier dzisiaj przyzna, że prosi Brukselę o pieniądze z KPO, to proszę bardzo, niech realizują. A jeżeli nie z KPO, to mam pytanie do premiera, a skąd na to pieniądze, bo dotychczas wszystko było z kredytu. Dlaczego mówi to w ostatnim momencie? Dlaczego przez 8 lat nic o tym wcześniej nie wspomniano i przypominają sobie w okresie wyborczym, Polak ma prawo czuć się oszukany. Jeszcze raz podkreślam, dokładnie na tego typu programy są pieniądze przeznaczone w KPO, którego Polska z powodów ideologicznych nie chce brać, a w budżecie, jak dobrze wiemy, nie ma pieniędzy, w jakim sensie nie ma. No jeżeli jest tak wysoki deficyt, to znaczy, że znacznie mi dochodów wpływa niż wydatków. Totalne zadłużenie i łatwo się takie gruszki na wierzbie obiecuje. Natomiast chciałbym, żeby dowiedzieć się, skąd te pieniądze i dlaczego akurat na to, a nie na coś innego. Dlaczego nie na edukację, która dzisiaj... Ja nie mówię, że to jest niepotrzebna sprawa, ale dzisiaj jest pierwszy dzień szkoły. Dlaczego nauczyciele tak mało zarabiają? To ja bym tak pana premiera spytał. A jeżeli ma pieniądze z KPO, to gratuluję decyzji odważnej w końcu. Na razie nic o tym nie wiadomo, aby te pieniądze były. Może ogłoszą. Czy pan jest za podniesieniem wieku emerytalnego kobiet? Jestem za tym, żeby... Był wiek emerytalny. To jest znowu moje osobiste stanowisko, ale dlaczego o tym mówię, bo, no bo dołączam do trzeciej drogi. Ja pytam drogi. O to, ponieważ ani Polskie Stronnictwo Ludowe, ani Polska 2050 zdaje się nie deklaruje takiego pomysłu, żeby zrównać wiek emerytalny na poziomie 62 lat, a to jest pana pomysł. Czy pan jest w tym sensie kompatybilny z kolegami z tej formacji, z koalicji? Jestem przekonany, że mamy szansę mieć podobne poglądy. Teraz tak, ja przechodzę ze swojej drogi, tak? Szymon Hołownia powiedział wprost... To jest czwarta droga, może. Nie. Ja miałem swoją ścieżkę życiową i wydałem książkę ostatnio i tam są te wszystkie jakby pomysły zawarte. Nie mogę się z tego wycofywać, natomiast bycie w ugrupowaniu oznacza swego rodzaju potrzebę kompromisów. Na pewno wszyscy jesteśmy za tym, żeby promować dłuższą pracę. Promować. Czyli zachęcać Polaków, żeby pracowali dłużej. Ja zaproponowałem wspólny wiek emerytalny 62 dla kobiet i mężczyzn, a każdy dodatkowy wiek, rokowy brak pracy, istotnie premiowany w wyższej emeryturze. Tutaj, jeżeli ugrupowanie uzna, że to jest sprzeczne, jestem w stanie to skorygować
ważne jest to, żeby Polaków zachęcać. Natomiast co do zasady, kobiety na emeryturze są, żyją dłużej niż na mężczyźni, stąd też taki stan wiek emerytalny byłby moim zdaniem z punktu widzenia ekonomicznego właściwy. Jakieś 40 sekund, a muszę pana zapytać. Słyszymy, że tarcza antyinflacyjna w przyszłym roku prawdopodobnie nie będzie. Nie do końca pan rząd mówi, że zobaczymy, czy ta tarcza antyinflacyjna jest konieczna, pana zdaniem. Nie, konieczna. Oni po prostu nie mają kasy na tą tarczę. Drugi, jak zostanie zdjęta, inflacja wzrośnie. W związku z tym tarcze nie działają w długim okresie. A to, że nie ma pieniędzy na tarczę, to jest dobrą odpowiedzią, a skąd pieniądze na to cieplanie domów? Pana zdaniem inflacja 10% w tej chwili spadnie do, nie wiem, tych 2,5 kiedy? Z Glapińskim? Oto, nie sądzę, żeby kiedykolwiek za kadencji Glapińskiego spadło to 2,5. Nie ma szans. Ten facet się na tym nie zna i doprowadził do wysokiej inflacji w Polsce, którą bagatelizował, a współodpowiedzialny jest też Morawiecki. Za chwilę mnie tu zamordują, ale muszę jeszcze o jedno...